Houston, Houston, mamy problem. Witajcie. Witajcie, witajcie. Pewnie większość z was ma teraz sesję i ma zupełnie gdzieś to, co mówię i pewnie nawet tego nie obejrzy. Ale chciałem zakomunikować, że niestety nie dostałem się do trzeciego etapu. Ale dzięki za wszystkie głosy, które na mnie oddaliście. Jesteście super i doceniam to. Dzięki wam zdobyłem 2 złote kule, jakkolwiek to brzmi. Mam teraz 2 złote kule, bo raczej miałem, bo nie mogłem sprawdzić. No i tak sobie właśnie myślałem przed tym nagraniem, że strasznie dziwnie się mówi do komputera. Tak jeszcze jak mnie moi starzy słyszą, to trochę paranoicznie wygląda, jak wejdą i brzmi, jak słyszą. No ale na tym chyba polegają wideowpisy. Nieważne, miałem nie przeklinać na wizji, gdyż oglądają to wszyscy, którzy mają dostęp do mojego bloga, a nie cenzuruję go w żaden sposób, nie ograniczam mimo hasła. Więc nie przeklinam, no ale kurwa mać, kto dał myszce Mikę albo JKM czy też Januszowi Korwinowi Mikę możliwość brania udziału w konkursie na Blog Roku? Jeżeli ktoś wejdzie na stronę Blog Roku, czy po prostu wygoogluje to, to zobaczy, jaka jest różnica między jego blogiem a blogami pozostałych. On miał chyba 1370 wysłanych SMS-ów, a już druga osoba z 320. Tak więc moim zdaniem, po pierwsze, jest to nieregulaminowe, żeby politycy czynni czy tam biedni brali udział w takim właśnie konkursie. To powinno być dla osób, które robią to z zamiłowania i z pasji, dodatkowo, a nie głównie. I kurwa mać, dlaczego ten człowiek namawiał ludzi, żeby głosowali przeciwko innym blogom? Polecam, zresztą zobaczcie sobie w jego blogu, jak to wyglądało. Nie pamiętam nazwy, gdyż wszedłem tam 2 razy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Chory człowiek namawia do głosowania, do postaw anty, no. Postawy antyhomoseksualne, antylewicowe, antyrządowe, antyprezydenckie. Nie wiem, taki gówniany anarchista XXI wieku sceny politycznej. Trochę mnie to rozsierdziło, gdyż dowiedziałem się tego wczoraj czy przedwczoraj, no a uczę się do egzaminów teraz, gdyż w sobotę na drugim kierunku mam zjazd. No i trochę jestem wpieniony. Od siedzenia w domu mam chyba odsiedziny na dupie, a wychodzę jedynie po to, żeby kupić coś w sklepie, bądź spotkać się z znajomymi na 10 minut. Tak więc ten wpis możecie potraktować jako, tak jak wcześniej pisałem, pewną funkcję terapeutyczną, bo nie powiem zbyt wiele o tym, co się dzieje w polityce, bo w polityce dzieje się wielka hała, chłam. Obrońcy krzyża dostali się na salę sądową krzycząc hańba! Boże, jak ja tego nie cierpię. Powinni tych ludzi pozamykać w jakichś izolatkach, no i dać im, nie wiem, normalne książki do poczytania. Bo chyba wzorują się wszyscy na Radiu Maryja, naszym dzienniku i są członkami popierającymi LPR, Samoobronę i nie wiem, skrajny PiS, jeżeli można tak nazwać. W każdym bądź razie, raport MAK wywołuje padaczkę zarówno po stronie rządu, jak i opozycji. O opozycji już nie wspomnę, bo jest to już nie jest partia, tylko banda chuliganów. Może ten wpis zabrzmi trochę jak żalenie się na scenę polityczną, ale mam takie prawo, więc wykorzystuję je i o tym mówię. Chyba nie mam o niczym więcej do powiedzenia. Media jak zwykle koncentrują się tylko na polskiej scenie. Wczoraj jak oglądałem zarówno w Faktach, jak i w Wiadomościach, bite 30, tam 20 minut było o raporcie MAK, kto co o tym uważa, dlaczego Ruscy są źli, a dlaczego Polacy są dobrzy, jak to powinno wyglądać, straty taty. On nikt nie wspomni na przykład większej ilości informacji o powodzi w Australii, powodzi w Brazylii, największej odkąd pamiętają ludzie, tak samo o podziale Sudanu, zamieszkach w Tunezji. Rozumiem, że są to wiadomości, ale no, rozróżniamy politykę krajową, politykę zagraniczną, a nie wiadomości z Polski, a później o kolejnym ataku zimy. No i żeby było śmieszniej, dzisiaj znowu spać śnieg. Już się cieszyłem, że nie będę musiał zakładać tych okropnych traperów, w których muszę być cały dzień. No niestety, no, moje Nike poszło w odstawkę, no i trzeba będzie znowu się cieplej ubierać. No, ale w sumie mamy styczeń, więc chyba powinien być jakiś śnieg i powinno być zimno. Wyżaliłem się.
co mogę wam życzyć? No, większość z nas, tak jak wspomniałem, jest w środku sesji, tak więc życzę wam dalszych sukcesów. A dla tych, którzy pracują, życzę wam, żeby wasze 8 godzin, czy tam ile pracy, zmieniło się w godzinę. Choć to niemożliwe. No ale trudno. Pozostaje nam być optymistami. Może za rok wygram ten konkurs. Zresztą mam to gdzieś. Dzięki za wszystkie SMS-y jeszcze raz. Tak jak wspominałem, będę nadal z wami. Będę się kontaktował, komunikował. Naprawdę zależy mi na tym, żeby ktoś to czytał, komentował, jakieś refleksje, żeby to w nim wywoływało, a nie na jakichś nagrodach. Gdyś tam był voucher na 1000 zł w sklepie Apart. No, nie wiem, co bym sobie kupił. Jakiś złoty kajdan z zegarkiem. Czy laptop. Laptop mam, właśnie na nim nagrywam. No, mógłbym sprzedać, no ale no, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, więc jeszcze raz. I do zobaczenia.